By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Dzień dobry! Cześć kochani, słuchajcie, przychodzę do Was z trzema produktami, które wykończyłam. To są opakowania. Pierwszy produkt, WC kaczka. WC kaczka się nazywa Grom WC Rdzaj Kamień. Słuchajcie, no bez chloru ok, ale jedzie chemią tak, że głowa mała. Usuwa kamień i rdzę ok, ale trzeba polewać dwa razy, bo za pierwszym razem nie chcę wziąć takiego, wiecie, kamienia 3-4-dniowego. No nie wiem, jakoś tak nie przemawia do mnie. Fajnie się nazywa, no ale cóż. To jest firma Lakma. No tak jak mówię, jakoś tak nie rozwala mnie i nie przemawia do mnie, więc nie wrócę do niego. Nie był drogi, przetestowałam. Wiecie, wzięłam, bo kolor czarny, a wiecie, Active ten czarny, agent się nazywał, no to jest mój must have, no ale zawsze, wiecie, czapnąć coś, wypróbować, nie. Drugi produkt, szampon. Ja ostatnimi czasy, testując te szampony, na zmiany z innymi oczywiście, ponieważ to już chyba jest ostatni. Wiecie, ja już te wszystkie zielone odcienie, nie wiem ile tam było, 6 czy 8 i tych czerwieni też. Ten urzekł mnie kolor, bo bardzo ładna fuksja, ale no też do mnie nie przemawia, ponieważ na moje grube włosy jest tak, no gęste i zachwycające. Okej, ja mam gęste, no może nie są zachwycające, bo są zniszczone farbowaniem, a ja nie używam odżywek, więc tak. Moje włosy są już podczas mycia, znaczy spłukiwania, no bo jak są napienione, no to ok. Nie trzeba go dużo, jest wydajny, to prawda. Ale podczas spłukiwania robią się już takie, no już się robią takie sianowate, tylko nie suche, a mokre i nie idzie wypłukać dobrze tego szamponu, mimo że jest go mało na głowie. No i potem jest problem z czesaniem na mokro. Już jak są, wiecie, wysuszone i na drugi dzień, jak się je czesze z rana, więc spoko, ale jak są mokre, no jest problem. Współczuję osobom, które mają dłuższe włosy niż ja mam tylko za uszy, więc no, sami rozumiecie. No i tu mam płyn do płukania Dalvia. Ja już miałam żółty, z tego co pamiętam, taki jajeczny, taki coś. Taki też był na dwa razy. Zapach, tutaj nie ma żadnego zapachu, tak wracając, wiecie. No, wiecie co, te garniery, to one wszystkie pachną tak samo, czy one są te fructis, czy one są zwykłe, wszystkie pachną dla mnie tak samo. A tutaj Dalvia, już momencik, ojejku, nie mam siły. Dalvia pachnie jak zwykłe standardowe, 50% płynów do płukania, najtańszej półek wszędzie, czy w Netko, w Biedrze, czy tamtych innych, gdzie można je dostać. Nie jest wydajny, no niby 2 litry, ale on jest, no nie zostawiłam, no trudno. Kolorek jest taki jak widać, taki ni to błękitny, ni to morski, ni to taki ozielony jak nakrętka. Tu akurat kamera trochę przekłamuje, bo tu wychodzi morski, a on jest taki zielonkawy trochę. W każdym razie tu jest napisane, z tych 2 litrów wychodzi 8 litrów, no nie wiem, bo on jest bardzo płynny i mało wydajny. Trzeba takie dwie, ja nawet już nie nakrętki liczyłam, bo one są dość duże, ale na takie, wiecie, jeden i drugi i takie czekanie, wiecie, nie tak, że haust i już, tylko takie i takie dwie porcje dodatkowo XXL na pranie. Spoko, mimo że on pachnie, tak jak mówię, jak większość płynów do płukania. Zapach na ubraniach, ten delikatny taki, ja wiem, to nie jest kwiatowy. Trudno mi określić, co to za zapach. No trzymajmy się, że kwiatowy, ale to jest taki na pograniczu kwiatowego, trochę chemiczny, no taki nijaki taki, tak? Ok, ale nie śmierdzi, nie oszukujmy się, spoko. Utrzymuje się na po wyjęciu z pralki, po wysuszeniu i po założeniu na siebie ubrań. Jeszcze delikatnie pachną tym płynem do płukania. Także jedynie to do mnie przemawia, nic więcej, bo jest delikatnym płynem, nie jest to taki, wiecie, jebuć twoja mać, przepraszam, tu będzie cenzura.
Więc no, musimy się liczyć z tym, że to jest delikatny zapach. Ale tak jak mówię, jeszcze na tobie, jak założysz ubrania, pachnie. Więc nie, nie, tak. Przykro mi. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i pozdrawiam Was cieplutko. No cóż mogę powiedzieć. Pa, pa.